Hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeberal z tej strony i Mountain Blade Warband. Kochani, jesteśmy w okolicach wioski Mechin i teraz tak, oddział. Co ja tutaj ciekawego mam? Nie mam u siebie nic ciekawego poza najzwyklejszym. Skąd się mam? Ty wiecie co? Aha, bo ja... Dobra. Dawno nie grałem w Mountain Blade, więc nie pamiętam co i jak. Ale z tego co tu widzę, to nordycki wojownik i tych innych nordyckich ziomeczków mam po to, żeby wyszkolić nordyckich Huskarli. Z kim ja mam wyszkol... O właśnie, ile mam jeszcze na to? 46 dni. No cholera, nie wiem czy mi się uda. Kno intrygi. Dobra, Jarl Turegor. Gdzie on teraz jest? Pogadałbym, gdzie jest Jarl Turegor. Tak więc chodź tu ziomek. No czeku, nie uciekaj ode mnie. Znów się spotykamy, tak, dobrze, no. Zdrada Lorda. Tonion, Nojon, nie wiem co tam nawet się dzieje, dobra. Chcę cię o coś zapytać, szukam pewnej osoby. Jarl Turegor. Jak ty możesz nie wiedzieć, gdzie jest Jarl Turegor? No to weź się ogarnij i powiedz mi, gdzie jest Jarl Turegor. Dobra, co? Tutaj mam zaatakować? Tu mam koło kanat kyrgicki. Jak wygląda mój ekwipunek? Oho! Dlaczego ja nie mam tego ogarniętego? Tutaj gdzieś jeszcze jest. Czekajcie. Dobra, nie interesuje mnie to. Tu nie. Czekaj tutaj. Król Ragnar. Jarl Turia. Pogadajmy z Jarlem. Uciekł mi. No cholernik jeden. Co jest do jasnej, ciasnej? Coś mi w gardle stanęło. Ugrzęzło. Co to? Grupa dezerterów, chodź tu. Nie, uciekną. Ciach, poczekajcie. Teraz tak, idź na rynek. Oczywiście tutaj. To wszystko możemy sprzedać, bo jest mi to niepotrzebne. Widzę i tak mało hajsu za to dostanę. Czy nie wiem, czy to nie jest tego kwestia, że sprzedaję to w normalnym miejscu, gdzie są jakieś tam towary, a nie zbroje. Ale no dobra, 642 denary, no i bardzo dobrze. Tu jeszcze chciałbym jakiś chleb może sprzedać, kupić coś w tym stylu. Nie mogę. Może worek ze zbożem wezmę. Nawet dwa. Dobra. W ten sposób będzie ok. Tu mogę sobie wrócić. Tu mogę odejść. Jak tam moje... Tu widzę, że ktoś jest... Tu ktoś splądrował to, ale mam nadzieję, że do mojego miasta się nie zbliżają. Dobra, no to teraz muszę jakiegoś lorda znaleźć, który mi powie, gdzie jest mój Jarl Turia. Oho, stop. Wracamy. Zamek Nelak, Lady Aesa. Dobra, to tam muszę pójść. Z miłą chęcią. Tu zaraz... O! To ten. 142, dobra, ja sobie tu zapiszę to. Na wszelki wypadek. Chodź tu. Nie interesuje mnie. Chodź tu, śmieciu. Znów się spotykamy. Słyszałem, że Druli Nojon z tobą walczył i przegrał. Ja jednak będę prawdziwym sprawdzianem twoich umiejętności. Nie chcesz gadać? No to nie, no to dobrze. Poddaj się lub gin. Ile mamy? 131 do 142. No mam nadzieję, że to nie będzie sama konnica, bo nie zwróciłem w sumie uwagi, przeciwko komu walczę. Ale nie, no proszę bardzo. Aby tylko tą wodę, rzeczkę tutaj przejść. I wszyscy ładnie, pięknie mi tutaj, kurde, konnica wjedzie. Popatrzcie, jak to będzie. O! Wjechali jak w masło. Chodź tu.
Dobra, mój toporku, ty. Czyń honory. Już cały we krwi. Uwielbiam to. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, padł. Dobra, może... O, tędy tu. Patrzcie, jak uciekają. Już uciekają. Dobra, w tę stronę bardziej. Ależ ja ich tutaj masakruję, Jezus Maria. Nie, 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 chodź tu. Dobra. Coraz lepiej mi idzie, nie? Pamiętacie pierwsze odcinki? Ja tak ostatnio sobie wziąłem gdzieś tam na kompie, na dysku, miałem ten starszy odcinek. Jeden z pierwszych z Mount & Blade. To jest dramat. Co, już? Nie, no jeszcze ktoś został. Jeszcze ktoś chyba został. Tu. Dawaj. Dawaj. Spadiański zbrojny zostaje ogłuszony. No to tak nie może być. Bardzo dobrze. Padł. Teraz temu pomożemy. Ale padł. Cholera, ktoś zabił. Znaczy, ktoś zabił mojego człowieka, to jest najgorsze. Dobra. Jeszcze tutaj ktoś jest. Ole! Ole! Nie, dobra, tu już jest za dużo ludzi. Ja muszę stąd odejść. Oczywiście ja go nie zabiłem, ale... Ale alien. Wszyscy? U mnie jeden zabito, trzech raniono. Tak. Poddaje się, zwyciężasz. Wiecie co, no nie, no odejdź wolno. Kiedy w końcu przegrasz, poproszę, by twoja śmierć była szybka i bezbolesna. No chyba, że postanowisz do nas dołączyć. Do zobaczenia zatem. Ty, no jaki człowiek. Tutaj nie mam już więcej więźniów, tak więc git. To sobie akurat wszystko weźmiemy, bo za to jest hajs. Chociaż jak wiecie, ja nie narzekam na hajs. Tak więc taki jest plus tego. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś fagasa, którego możemy dogonić. Ty, no nie gadaj, że... Nie gadaj, że to przejęli. Pod samym nosem, cholera, pod samym nosem. Dobra. Zaatakujmy wroga. Niech wiedzą, że tutaj z nikim nie będą mogli walczyć tak naprawdę, kiedy ja jestem w pobliżu. Bo ja o swoich ludzi dbam. No poza tym z wasalami trzeba mieć dobry ten kontakt, bo wiecie, jak kiedyś tam własne państwo powstanie, no to oho. No, śmieciu, dawaj, chodź tu. No, dobra, padł. Teraz tego trzeba, bo on jest taki koksik, to jego, wiesz. Trzeba ubijać. Bardzo dobrze. Teraz ten... A, to jest mój, sorry. Sorry, ziomek. Na ziemi sobie poradzicie. Dawaj, 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 dawaj. O ile dobrze my... Liczę, to ten odcinek będziecie widzieć w środę. Czyli generalnie przed Wielkim Czwartkiem. Tak, bo w czwartek, piątek będzie The Forest. Więc... Jak tam? Przygotowania do świąt idą? Czy wy już pewnie macie wolne, nie? Ja nie, ja dopiero mam sobotę wolne. Ja dopiero sobotę wolne, a jeszcze czwartek i piątek będę miał jazdy. Bo tak patrzę na ten, to właśnie 12-13 mam jazdy. Czekajcie. A, chodź tu. Chodź tu. Dobra. Nie padłeś? O, teraz padłeś. Bardzo dobrze. No, ziomeczki, gdzie wy jesteście? Chyba nie wiedzą sami, gdzie oni są. A tu jest jeden łucznik. Dobra. Zaraz go będziemy musieli... Sarnicki marmeluk to raczej nie jest. Atakujecie go? Uciekł. No dobra. No skoro ten uciekł, to gdzie są następni? To pewnie ten marmeluk.
Masakra. Dobra, podbiegnijmy sobie trochę dalej. Ty, ale ostatnio pisaliście pod w komentarzach, że strasznie wolny jestem i w sumie mam takie wrażenie, też takie wrażenie odnoszę, że coś w tym może być. Gdzie jest ten marmeluk? No, gdzieś tam sobie pobiegnie. Ci, zanim się tam dotłapią na piechotę. Dobra, takie trochę bieganie było pod koniec, no ale okej. Ile? No jeszcze jednego straciłem, no. Holender, jasne. Dobra, dziękuję ci za pomoc. Jak masz na imię? Jestem Cheveral. Dobrze, spotkamy się, oczywiście, że tak. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Dobra, dwie osoby, Rodocki Kusznik. Wezmę to i Rodocki Kusznik Weteran i wezmę to, a resztę zostawię. Srał ich pies, to sobie wezmę. Dobra, i w ten sposób, ty, podejdźmy tutaj pod ten zamek. 191, ty, dużo osób mają tutaj. Ale podejrzewam, że ten zamek długo tutaj nie postoi. Myślicie, że jak ja zaatakuję, to oni też zaatakują? Nie, chyba nie. Dobra. Ja potrzebuję iść do zamku Nelak. Niestety. No, Holender, jasna, dobra. To idziemy do Machina. Nikt nie będzie... A, jest tutaj Fagas. Zaatakuj go. O, właśnie. Karawana. Sultana dobieg końca. Karawana potrzebuje wsparcia. Proszę cię bardzo. To był błąd, że zaatakował tą karawanę, bo normalnie by mi uciekł. Ale ja ich osłabię. Ja ich osłabię, dlatego że nikt nie będzie w mojej miejscowości atakował. Ja to zawsze powtarzam, ale taka jest prawda. Taka jest prawda, moi drodzy. Czemu tędy? Czemu tak dziwnie jakoś pobiegli? Nie wiem, co jest. Dobra. Zarżnijmy ich jak dzikie świnie. Bez po prostu żadnego... O, właśnie. Dobra. Teraz ty. Bez litości, po prostu bez żadnego litowania się nad nimi. Zero. Zero. Wyrozumiałości. Oj, ty cholero. Dobra. Jak już to... Znaczy... O, no widzicie, koniec. Taki waleczny dosyć odcinek. Przynajmniej na razie. Nie, prawda jest taka, że mogli sobie... zniszczyć tych bandytów. Nie ma problemu. Moi drodzy, prawda jest taka, że... mogą sobie atakować wioskę, ale na pewno nie moje. Na pewno nie moje. Bo ja na to nie pozwolę i niestety. A, i czekaj jeszcze, postać. Nie, drużyna nie ma nic do jedzenia. Zaraz coś ogarnę. No weźcie to wszystko. Nie. Logistyka. Zasobnik. Wyszukiwanie drogi. Z każdym kolejnym poziomem tej umiejętności prędkość przemieszczania się oddziału po mapie zwiększa się o 3%. Czyli generalnie wyszukiwanie drogi jest najbardziej odpowiedzialne za to. No to ja zrobię coś takiego. Artimer. Rozmawiaj, pokaż mi swoje umiejętności. Tu mam wyszukiwanie drogi 0, czyli na razie 2 jest największy. Tym. Tak jakby... liczbą, największą liczbą. Czekajcie, tutaj. Szukiwanie drogi. 0. No dobra. Okej, okay, jakby co to Ymira jest. Alalien, pokaż mi. O, ten ma tutaj, cholera. Poczekajcie. Jazda wierzchem, on ma 4, to może być. Siłę mu pacniemy. Raz i dwa. Bardzo dobrze, niech sobie ma.
Niech sobie ma coś takiego. Borcha. Miałem kiedyś taką karteczkę, co do czego jest. Wyszukiwanie drogi 6, widzicie? Dobra, wyszukiwanie drogi, czyli Borcha jest u mnie odpowiedzialny za to wyszukiwanie drogi. Inteligencja jest bazową bazową umiejętnością. Atrybutem bazowym, a może tak to ładnie będzie brzmiało. Dobra, no to na razie i tak nic nie zrobię. A jeszcze zobaczę dalej, B6 tur. Ile on ma? Wyszukiwanie drogi 0. Nie ma, akurat można tutaj wtrynić. Logistyka, proszę cię bardzo. I Marnit. Pokaż, co ty masz. Marnit jest też, widzę tutaj, inteligencją naszpikowany, czyli... No tak, jaj... Ajajajajajajajaj. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. To by było na tyle. Jeszcze Rolf. Rolf ma też inteligencję, widzę, ale nie wiem za bardzo, w czym on jest tutaj. Nie wiem. Dobra, na razie sobie zbieram u niego punkty. Okej, okay. Czyli jak coś, to tutaj muszę szukać człowieka odpowiedzialnego za moją szybkość, no. Mimo wszystko, a ja ile mam? Nie, postać. No, ja mam wyszukiwanie drogi 2, czyli de facto i tak najszybciej będzie, jak tamtego będę rozwijał. Okej, okay, podejdźmy tutaj do miasta mojego. Idź. Olera, nie chciałem tutaj. Znaczy, no chciałem iść na rynek. Broń. Proszę was bardzo. Trach. To wszystko sobie posprzedajemy, żeby mieć jak najwięcej hajsu. Przecież i tak zaraz będzie pewnie rozliczenie tygodniowe. Dobra. Nie mam nic do jedzenia, to muszę pamiętać. Pieniądze 0! No serio? Ja pierdzielę. No dobra. Dobra, wiem, że to był błąd, ale nie będę się bawił w to. Krongsera, proszę cię bardzo, pento i starczy. Widzę, że dlatego, że jest wojna, strasznie słabo tutaj idzie jakiekolwiek... O. Co my tu mamy? Tansugai Noyon. To nie jest ten mój chwaga, z którym muszę... O, 8 tysięcy kolejne wpłynęło i tak ma być, no, tak ma być. Czaj tu. O! Kto tu jest? No. O. Bandyta ze stepu. Dobra, to nie to. Kudan. Mhm. Znowu nie mam nic do jedzenia. Kto ty jesteś? Jarl Turegor. Dzień dobry, Jarlu! Stój! Jarlu! Okej. Okay. Zrobiłem, jak miałem zrobić, i król Ragnar odbył ze mną rozmowę na temat zagrożeń, jakie może stanowić dla nas książę Urubej. Tak, słyszeliśmy. Miejmy nadzieję, że teraz król Ragnar dwa razy się zastanowi, zanim ofiarujemy kolejne Lenna. Jesteśmy tobie wdzięczni. 300 punktów doświadczenia, no i troszkę ten. Masz dla mnie jakieś zadania? Należy wykonać, a ty możesz być właściwą osobą. Poczynam i ktoś, kto porwie jednego z lordów, którego państwem jest Khanat Kyrgicki, przeprowadzi go do mnie. Przez jego braci. To zadanie jest oczywiste, ale kogokolwiek wybierze, z pewnością będzie chroniony. O, no i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja lubię takie zadania. Lubię takie zadania, bo to oznacza, że będę musiał walczyć z nim. Z jakimkolwiek... O, tutaj sobie kupię jakieś zapasy. Tak, wiem, że nie ma nic do jedzenia. Proszę cię bardzo. Tak... idź do... Spróbuj odwiedzić damę. Odwiedź Lady Aesa. Zaczekaj przy strumieniu. Możemy teraz pójść do niej. Czekaj, zobaczę, jak jest to w ogóle z czasem. No już tak nawet Lady Aesa. Ja też się cieszę. Jezu, ja też się cieszę. 23, coś mało. Ty, nie wydaje mi się... Ty, dajcie mi znać, czy nie było czasem więcej tych stosunków z nią. Albo może mi się z ten?
Dobra. Dobra, zadanie wykonane. Tak więc to jest fajne. To jest fajne i teraz tak. Co ja potrzebuję? Porwi Lorda. Gdzie może być ten Jarl Devlian? Czy ja dobrze widzę? Książę Devlian jest wasalem władcą imieniu Król Harlaus? Ty, czy on nie był czasem... Jaki to jest człowiek niedorozwinięty? Przecież w ostatnim odcinku on był w Kanacie Kergickim. No to przecież jeszcze go szukałem, nie? Ja cię pierdylę. No nie, no nie, nie wyrobię po prostu. No nie wyrobię. Dobra, chodź tu do Aikę. A nie, Aikę będzie... No właśnie. Dobra, pójdźmy tutaj do tego większego mojego miasta. Do Tchirim. Co znowu? No chyba żartujesz. Marnit! Nie rozumiem ciebie. Dobra, to ruszaj, no. Jasna dupa. Czekajcie, postać. Znaczy nie, nie chcę postać, oddział. Najgorzej jakby ten kurczę wyszedł. Bo on jest moim tutaj łoho-ho-ho-ho. Masakrycznym człowiekiem. Niskie morale. Bo nie mam jedzenia, cholera. Jak będę miał jedzenie, to będą morale wysokie. Idź na rynek. Towary. Niestety, dobra, muszę to kupić. To akurat nie będę kupował, bo nie jest mi to potrzebne. Dobrze. To zostawię sobie. Czy ja tutaj coś ciekawego mam w tym mieście? Nie. No i chyba dobrze. Ok, tak ma być. Odejdź. Dobra. Teraz by wypadało znaleźć kogoś, kto jest kanat kergicki. To mnie. Źle się dzieje w mojej armii. Źle się dzieje w mojej armii. I to naprawdę. Mechin, Reisnoion. No to zaraz to znowu go ubijemy. Nie, 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 Beszestur, nie! Nie. Ja pierdykam, no przecież to jest. Ej, gdzie jest Mechin? Gdzie jest Mechin? Bo ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Sargot jest tutaj, Mechin jest tu. Gdzie jest Mechin? Ty, no nie wiem, gdzie jest Mechin, jestem ślepy. Ibran, Haen, Mechin jest tutaj. Ja pierdykam. Kto to jest? Deglan. Oho, splądrowana. Damy radę. Czekajcie. Nie ma tak. Proszę cię bardzo. Zaatakuj wroga. 179 do 135. Plus jeszcze po mojej stronie są... No tak. Ludzie ze wsi. Nie. Doprowadzić do takiego momentu, że aż uciekają ode mnie. Znaczy ja ich i tak prędzej czy później schaltuję znowu, ale... Pozabijam troszkę tutaj osób i będzie gitara. Albo po prostu wrócę do tych... Do tych ludzi, co tutaj odeszli ode mnie. Chodź tu. Dawaj. Ucinaj. O, tak właśnie. O, tak właśnie. No dawaj, 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 dawaj. No cholera, nie mogę go trafić. Bardzo dobrze. No dobrze, to teraz tak. Ja sobie skorzystam z chwili wolnego.
Niech oni sobie tutaj walczą. Teraz tak. Ten. I kto tam był? Marnit. Dobra. Na razie ta dwójka odpadła. Mam nadzieję, że to będzie tylko ta dwójka. Dawaj. Jeszcze ktoś? Odejdź. No, nie mogę wyjść. Dobra, kolejni się zrespili, widzę. Tak, zastanawiam się, czy ja faktycznie z konia mam lepszy ten... lepsze pole do ubicia. Tych wszystkich tutaj ludzi. Niby wyżej, niby mnie aż tak nie atakują. Ja widzę, że tu jest zacięta walka. No nie ma tak łatwo. Czekaj, bo zaraz mi uciekniesz. Teraz tego. Super. Powiem wam, tak już na sam koniec, bo generalnie pewnie jak skończę walczyć, to zakończę ten odcinek, ale... może być przez te święta, tak? Może być troszkę mniej filmów. Przynajmniej tych dłuższych takich, wiecie. Ale to, no to chyba zdajecie sobie z tego sprawę, nie? Nie każdy człowiek chce się... Tutaj. Nie każdy człowiek chce się aż tak do końca poświęcać temu, co jest tak naprawdę waszą zajawką. Co, już? No halo? Teraz pytanie, ile osób zabiłem? Dobra, u mnie 4 zabito, 7 raniono, a tu 114, dobra. Zaatakuj wroga, no jeszcze 10 osób zostaje. Ciekawe, czy uda mi się porwać tego Noyona. Jak tak, to będzie bardzo dobrze. Bo od razu będę mógł zadanie zrobić. Te, które mi tam... No. Dobra. Nie uda mi się tego tak naprawdę pozabijać. No i? Jeszcze tam gdzieś jakiś ziomek, który nie ma... O, no w końcu. W końcu. Dawaj, tap. 10 zabito. Zostajesz moim jeńcem. Bardzo dobrze. I teraz tak, gdzie jest Riar? Chodź tu. Chcę cię o coś zapytać, możesz mi pomóc. Jarturegor. Bulaban. Dobra, jest gdzieś na wysokości Bulaban. Gdzie jest Bulaban? Bulaban, tutaj jest Bulaban. Przejdźmy zatem sobie, a jak oddział wygląda? To mnie nie interesuje. Oddział? Średnie moralne. No dobra, już jest lepiej. Okej. Podbiegnijmy tutaj. No, jesteś? Może do siebie tu poszedł, co? Idź do sali lorda. No, nie, czekaj. Lady Gudrum. O, jest! Dzień dobry! To jest jak Knuder. To nie on. Ej, ziomek, słuchaj. Chcę cię o coś zapytać. Poszukuję pewnej osoby. Jarturegor. Zamek Nelak. No jest tutaj gdzieś niedaleko. Aha, bo ja jestem... W ogóle nie skaptałem się, że ja nie jestem koło Nelaga. Dobra, tutaj jestem. Jest i on? No oczywiście, że tak. Dobra, idź do sali lorda. Odbiegniemy, oddamy mu zadanie, przynajmniej będziemy czyści pod tym względem. Cześć. Proszę cię bardzo. Proszę bardzo, wielkie dzięki przyjacielu. Artimer na 12, tu mam z 12 na 16.
Bardzo dobrze. Naprawdę dobra robota. Przyjmij te 2000 denarów. Oczywiście to nic takiego. Dobra, masz jakieś zadania dla mnie? Okej. Zamek. Dobrze, będę wiedział, że ty tam pójdziesz. Czyli w takim wypadku tu już mogę to olać. I teraz tak, odejść, oddział. Awansujmy tych ludzi, bo oni nie mogą sobie przecież tak stać nieawansowani. Nie będąc zaawansowani. Dobra. Nordycki szkolony piechur. Naprawdę liczę na to, że uda mi się to zadanie zrobić. Bo jak mi się nie uda, to będzie trochę lipa. No ale okej. Okay. To sobie zapiszę. A w tym odcinku to by było na tyle. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Może być taki troszkę nieogarnięty ten odcinek. Ja sobie zdaję sprawę. Ale mówię to z tego względu, że miałem dużą, długą przerwę w nagrywaniu. I tak jakoś. Dwa ponad tygodnie. To, tak jak mówię, to jest spory okres czasu. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, czekajcie na następne odcinki z serii Mount & Blade Warpath. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.